Możesz jeść świeże, własne warzywa przez całą zimę. Dzisiaj przedstawię Ci 10 odpornych na chłód warzyw, które możesz uprawiać u siebie w ogrodzie. Nie ma nic lepszego od wyjścia do ogrodu warzywnego i zebrania potrzebnych warzyw pełnych witamin, tak ważnych w okresie jesienno-zimowym. Wiele z nich wytrzyma bez okrycia dość spory mróz, a jeśli zapewnisz im dodatkową osłonę, to możesz przedłużyć ich żywotność. Jeśli masz szklarnię lub tunel, to polecam Ci wysadzić te rośliny właśnie wewnątrz nich. Gdyby nadeszły silne spadki temperatur, możesz dodatkowo okryć je zimową agrowłókniną. Jeśli jednak nie masz szklarni czy tunelu, możesz wykonać proste, niskie osłony, nawet z patyków i folii. Jednak dziś przedstawię Ci warzywa, które mogą przetrwać całą zimę, nawet bez okrycia. Jarmuż. Jest rośliną dwuletnią, to znaczy zakwita i wydaje nasiona w drugim roku uprawy. Jest niezwykle odporny na mróz, a co więcej nabiera lepszego, słodszego smaku, gdy liście zostaną lekko przemrożone. Jarmuż zawiera mnóstwo witamin i minerałów i można jeść go nawet na surowo. Bez okrycia jarmuż wytrzyma mróz do minus 15 stopni Celsjusza. Żeby ochronić korzenie przed mrozem, możesz wokół roślin rozłożyć warstwę ściółki z opadłych liści, trawy lub słomy. Czerwony szczaw to bardzo odporna i łatwa w uprawie roślina, która daje możliwość dużych zbiorów liści. Te po przycięciu cały czas odrastają. Szczaw może wytrzymać mróz do minus 34 stopni Celsjusza. Także można uprawiać go w całym kraju. Oprócz tego, że jest smaczny, to również pięknie wygląda. Sałaty. Wybieramy odmiany odporne na chłody. Niektóre z nich wytrzymują mróz do minus 6 stopni Celsjusza. Jednak nawet okrycie włókniną sprawi, że sałaty wytrzymają krótkotrwały, silniejszy mróz. Sadząc sałatę teraz, trzeba pamiętać o tym, że jest coraz mniej słońca, a więc będzie rosła wolniej niż posadzona wiosną. Innym sposobem uprawy jest posadzenie sałaty w donicy i w razie silnego mrozu przeniesienie jej do szklarni lub do domu. Marchew. Możesz uprawiać ją w gruncie przez jesień i zimę bez konieczności wykopywania. Jest to jednocześnie forma przechowywania bez ryzyka, że marchew przeschnie czy spleśnieje. Marchew po tym, gdy temperatury spadną, zrobi się słodsza, bo w jej korzeniu w postaci cukrów zmagazynowana będzie cała jej energia. Jeśli chcesz, możesz dodatkowo zaściółkować zagon z marchwią liśćmi lub słomą, co będzie dodatkową ochroną. Teraz jest za późno na wysiew marchwi, ale możesz nie wyrywać tej, która rośnie w ogrodzie lub pamiętać o tym za rok. Kolejnym warzywem odpornym na chłód jest szpinak zimowy. Ważne, żeby wybrać odmiany zimowe, bo tylko one są odporne na spadki temperatur do minus 9 stopni Celsjusza. Takie odmiany w niskiej temperaturze wytwarzają dużo liści, bez ryzyka, że szybko zakwitną, co niestety bywa problemem przy wiosenno-letniej uprawie. Burak liściowy jest jednym z tych warzyw, które można posadzić i o nim zapomnieć, bo nie wymaga uwagi. Jeśli macie posadzony wiosną, nie usuwajcie go, bo będzie dawał nowe liście przez całą jesień aż do późnej zimy. Burak liściowy wytrzyma bez okrycia mróz do minus 9 stopni Celsjusza. Burak liściowy, w przeciwieństwie do innych roślin, które spowalniają swój wzrost w chłodniejszym okresie roku, regularnie wytwarza nowe liście. Może być posadzony w cieniu, bo nie potrzebuje dużo słońca. Rukola. Najlepiej rośnie, gdy są niższe temperatury, gdy jest za ciepło, szybko zakwita, dając mało liści. Rukola jest dość wytrzymała na chłód i wytrzyma spadki temperatur do minus 6 stopni Celsjusza. Można uprawiać ją w donicy i przed silnym mrozem wnieść do szklarni lub do pomieszczenia. Musztardowiec Mizuna. Azjatyckie sałaty są bardzo odporne i często uprawiane właśnie w okresie jesienno-zimowym. Wytrzymują mróz do minus 9 stopni Celsjusza. Gdy temperatura spada, te rośliny stają się słodsze, tracąc
ostrość czy gorycz. Na koniec dwa zioła. Pietruszka naciowa oraz kolendra. Są to zioła bogate w witaminy, których potrzebujemy jesienią i zimą. Kolendra wytrzymuje spadki temperatur do minus 6 stopni Celsjusza. Ponadto w niższej temperaturze rośnie obficie, wytwarzając liście bez ryzyka, że szybko zakwitnie. Pietruszka natomiast wytrzyma mróz rzędu minus 9 stopni Celsjusza. Jednak w przypadku tych ziół sugeruję Ci posadzić je w pojemnikach, tak aby przed nadejściem silnych mrozów można było wnieść je na przykład do domu, do chłodnego, ale widnego pomieszczenia, by cieszyć się dłużej aromatem ziół. Aby wymienione przeze mnie rośliny przetrwały silne chłody, musisz posadzić je odpowiednio wcześniej, aby zdążyły się rozwinąć i nabrać niejako dojrzałości, zanim nadejdzie zima. Młode sadzonki są zbyt słabe, aby mocno się ukorzenić i wytworzyć odpowiednią masę zieloną. Także, jeśli na swoich grządkach masz jeszcze warzywa wymienione w filmie, nie usuwaj ich. Pozostaw część, aby zimą dostarczyć organizmowi świeżych, odżywczych składników.